Tak, zepsułem nagranie, przepraszam. Nie miałem właściwie tego w zamiarze. Moi drodzy, szukamy bardzo pewnego filmiku, który muszę obejrzeć. Panie Rafale, miałem zmontowany filmik i kurwa, no coś się spieprzyło i dupa. No. Więc oglądamy to jeszcze raz, będę przewijał niektóre momenty. Zacznijmy w dzisiejszym odcinku. Mieliśmy dzisiaj zabrać się za tego oto pana. Mieliśmy go jakoś podsumować, ale stwierdziłem, że jednak nie chce mi się takiego gówna tykać. Niektórzy z was mogą go kojarzyć, kiedyś gdzieś tam pisał mi komentarze, teraz postanowił, że się odwróci, że teraz mniej wyświetleń mam, no to wiadomo, jest to łatwym celem. Jednak nie ma takiej opcji. Możemy go w następnym odcinku podsumować, jak tam sobie będziecie chcieli. Dobrze. W dzisiejszym odcinku jednak... Fuck, milczar. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie do XXXTentacion. Tentacion, nie wiem jak to się czyta. Mniejsza o to, Tentacion zmarł i ludzie oszaleli bardziej niż po śmierci Avicii'ego. I to jest kanał Nikodem, kiedyś był Nico Games. I jeszcze zanim zaczniemy, tak, ten odcinek to będzie tylko w celach humorystycznych. Nie mam zamiaru jechać tutaj tak naprawdę po Nico. To będzie tylko ironia, tak? Zrozumcie, że to wszystko będzie ironią. My się z Nikodemem znamy, więc proszę mi tutaj nie pisać komentarzy, że my tu dobre ziomki jesteśmy. Bo w ogóle obrażasz, że kurde jakaś drama będzie. Nie tak. Będzie drama, to jest tylko cele humorystyczne. Dobra, przejdźmy więc do tego oto filmu. Tak całkiem nieznanego nam youtubera, prawda, Nikodem, co tam, że subskrybuje, nieznany youtuber. Przejdźmy do jego filmu. Aż po same kule. A ty daj łapkę w górę. I to jest kanał Nikodem, kiedyś był Nico Games. O Jezu, przewinąłem, przepraszam. Gdzie to było? Same kule. Przepraszam teraz, że jakość, ale kurczę, no taką jakość po prostu ma ten film, no tak wygląda. Przepraszam, że moja kamerka tu gówno. Przepraszam, więcej nie będę. Może mu to HD dać, to i tak nic nie pomoże, więc no taka kamerka ogólnie jest Nikodema, więc to tak jakoś. Dokładnie, to nie jest potwierdzone, nikt tego nie potwierdził, bo na Wikipedii pisze, że on na pewno zmarł, na pudelku jest teoria, że on nie umarł, tylko po prostu chciał się takiego zabawić, że chciał zniknąć na chwilę. Tyle, że wiesz, pudelkowi nie warto wierzyć, nie? No generalnie dużo teorii spiskowych jest jeszcze, nic nie jest oficjalnie potwierdzone. I tak jakby ktoś pytał tym wszystkim. Ja generalnie gościa nie znałem, nikt z was go nie znał. Co z tego, że słuchaliście jego piosenek, mieliście z nim kiedyś jakiś kontakt, jakieś relacje, wchodziliście z nim, że tak bardzo go opakujecie. Ja generalnie mam w typa wyrąbany, no bo go nie znałem, tak? Co ja mam go opakiwać? Co ja mam w ogóle o nim sądzić? No, wiecie. Aha, ja jeszcze powiem, że ja to na surowo wrzucę, bo ja nie chcę już tego montować, ja już mam dość montowania. Miałem tak fajnie zmontowany filmik, że po prostu dupa i... Tylko się zjebało. Przepraszam Grzecu, że będziesz musiał mnie cenzurować. Bo to jest sztuka, jak on powiesił dziecko w teledysku, białe dziecko powiesił w teledysku, czy gdzieś tam podczas nagrywek, Look at me chyba była piosenka, to jest już sztuka, wiecie, on jest głębokim twórcą, to ma taki głęboki przekaz. I co z tego, że umarł? To właśnie o tym mówię, nie? Te live streamy, które rzekomo były robione teraz, to były robione rok, dwa temu właśnie po nagraniu teledysku do kawałka Look at me. Ludzie, opamiętajcie się. Taka jest kolej rzeczy, no po prostu ludzie rodzą się, umierają. Co sekundę tak naprawdę umiera jakiś człowiek gdzieś tam na świecie. I co, każdego upakujesz? Bo co, bo ale on był znany, no i co z tego, że był znany? Bo on był znany z czego? Pisał piosenki, śpiewał? Co sekundy każdy się rodzi i każdy umiera, dziękuję. Czy to jest takie duże osiągnięcie? Powiem wam szczerze, że tak
na zdrowy rozsądek bycie raperem w Ameryce, takim wiecie, raperem z dreadami na przykład, wiecie, z jakimiś tam prostymi tekstami. Bycie takim raperem w Ameryce to jest jak być Januszem w Polsce. To jest po prostu bardzo łatwe w Ameryce zostać raperem. Jeszcze powiem na temat tego odcinka. Ten odcinek jednak będzie we wtorek, a odcinek z Team Fortressa z Grzelcem będzie właśnie dzisiaj, czyli w sobotę. Czyli to zmontuję. Zostać raperem chodzącym w Yeezy, w jakichś tam Supreme'ach. Po prostu łatwo jest napisać prosty tekst, który inne kraje nie będą w stanie zrozumieć, no bo wiadomo... Łatwo jest napisać prosty tekst, który nie ma przekazu i jest gównym i ma gówniany autotune. Tak jak na przykład telefony, nie? Jak Mikrus, telefony, gówno autotune, gówno tekst. No ale odnośnie tego tekstu, który piszą amerykańscy raperzy, no to ten... Każdy się tym jara, ale nie rozumie tekstu, a i tak każdy się tym jara i... O Boże, jaki głęboki tekst ma na przykład, nie wiem, Eminem na przykład, nie? A gówno rozumiesz z tego tekstu. To jest angielski czy tam inny język, no i nie po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, co tam w Gucci Gang na przykład śpiewali. Przetłumaczcie to. Jak to co? Że Lil Pump wydał 10 kafli na samolot. Na kapcie, przepraszam. Że ruchał swoją nauczycielkę, to ci nie wystarczy? Sobie i wtedy dopiero wiecie. No więc generalnie on nie był jakimś specjalnie wybitnym twórcą, moim zdaniem. No. Mało znany był. Powiedzmy inaczej. Ktoś strzelał do amerykańskiego rapera, jak to się wymaga, nie? XXX Temptation, nie? Jaki Temptation? Jełopie. XXX Temptation. Kurde. XXX Temptation. Temptation, dokładnie. Ja właśnie miałem też nagrać, że halo, dzień dobry, Nikodem z przyszłości, tutaj mówi się Temptation, a nie Temptation. Sorry. No ale nie nagrałem. Coś takiego. Bo mi się nie chciało. Jak ty jełopie w ogóle mówisz ten angielski? Dzięki Grzelcu. Jak to w ogóle tu wymawiasz? Dzięki Grzelcu. Pamiętasz, jak ciebie rozwaliłem w odcinku? A nie, to ty mnie rozwaliłeś. Dobra, rozwalę cię w następnym. Poza tym strzelali do niego, tak? I tutaj sprostowując, strzelali do niego dwóch mężczyzn, prawdopodobnie w fioletowych ubraniach, coś takiego. Tak, tylko że ja to nagrywałem jeszcze przed tym, zanim to ktokolwiek wiedział, kto do niego strzelał. Skoro dwóch gości w fioletowych ubraniach, to były balasy. No. Czytałem na Wikipedii. I mieli czerwone maski. Tak to się mówi, nie? Dobra, może przesuniemy trochę. Chujesz. Lubił ci jakieś zdjęcie, miałeś z nim... To są po prostu znicze. To jest naprawdę. I... Masakra i wszystko, nie? Kurde, wszędzie memy, nie? Typu taki mem, jakim XXXTentacionem dzisiaj jesteś. Dokładnie. I cztery trumny były, generalnie memów takich nie... To samo było z Lil Peepem. Popieram, chociaż tak w połowie, no bo duży dystans trzeba mieć do takich memów, tak? Trzeba duży dystans mieć naprawdę. I jednak, co wam powiem, aha, to się nazywa czarny humor. Tak. Dokładnie. To się nazywa właśnie czarny humor, Nikodemie. Dziękuję. Dziękuję za to, że powiedziałeś, że to się nazywa czarny humor. Na pewno już będę pamiętał o tym. Rafale, też subskrybujcie jego kanał. A nie, zaraz przecież to on miał mnie promować przez tydzień, a nie jego. Nie było tego. Znicze to nie są memy. Znicze to są po prostu znicze w komentarzach. Spostumując. Miałem na myśli memy albo znicze. To, że moje zdania czasami są mało zrozumiałe, to już... To jest moja wina, tak. Ja wiem, że to jest moja wina, że moje zdania nie są zrozumiałe, no ale miałem na myśli, że robią memy o Temptationie.
I też wymuszają znicze w komentarzach, żeby kurde wybić się na tym gównianym polskim składzie, nie? I żeby mieć kurde duży fame, bo kurde chcą być sławni, tak jak Tentacją. I chcą się na tym kurde wybić. W sumie ja to samo właściwie robię. Jakże to nagrywa na to reakcję. A walić to! Tarze. Tam. O Jezu, XXXTentacion umarł. Ja pierdzielę. Mam po tobie teraz, tak? XXXTentacion. Dobra, no to po prostu. No widzisz, stary, no widzisz. Żeś nie umierać, nie każdy może się pomylić. Ten raper amerykański umarł i wszyscy tak, o Boże, umarł. Miałeś z nim jakieś relacje? Nie. Gadałeś z nim kiedyś? Nie. Nie wiem. Pisałeś? Nie. Chociaż jak, nie wiem, polubił ci jakieś zdjęcie, miałeś z nim. Wchodziłeś z nim kiedykolwiek w jakieś relacje? Czy on w ogóle wiedział, że ktoś taki jak ty istnieje? Nie. Więc po co go opakujesz? No więc właśnie. Bez sensu. No. Ło! Czy wy to widzieliście? Kurde, daba zrobiłem! No bo w sumie szkoda, że zginął, no spoko, jeśli ktoś słucha faktycznie jego piosenki, to może powiedzieć ewentualnie szkoda, że zginął, no fajne piosenki pisał. Ale to nie jest powód, żeby opłakiwać go cały czas, tak? Nie wiem jak to będzie, ziom. Tak. Hashtag masakra. Dokładnie. Tutaj dobrze mówi, na 190% osób nie wie kim był XXXTentacion, ale głoszą to. Tentacion! Swoje wielkie rany sercowe w internecie, że on ma. W ogóle czemu ja cały czas XXXTentacion mówię? Kurde, to jest XXXTentacion, coś takiego, ale no mniejsza, nie znam angielskiego za dobrze. Dusiłem się. Ale umówmy się, czarny humor no to jednak czarny humor. Ale umówmy się, że jeśli ktoś nie robi tylko tego w kwestiach humorystycznych, tylko faktycznie robi to na poważnie, takie memy na przykład, że wyskoczył przez okno, he, historia lubi się powtarzać, tak jak tutaj mówi, tak? Nikodem. Jeśli ktoś nie robi tego tylko w celach memicznych, humorystycznych, no to coś chyba jest nie tak. Dobra, dziękuję. Ja już też się z Państwem pożegnam. Jeżeli Wam się filmik podobał, to dajcie łapę w górę. Pozdrawiam serdecznie Grzelca. Czekam na odpowiedź. Oj, oj, oj. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.